Za nami walka, która niedawno się odbyła, Joshua Kliczko. Oczywiście oglądałeś, czy nie miałeś czasu? Nie, oglądałem, oczywiście, że oglądałem. Walka naprawdę wspaniała. Dawno nie było takiego emocjonującego pojedynku w kategorii ciężkiej. Nie ukrywam, że przed pojedynkiem byłem za Dziasiłą. Mówię, nie, jestem za Joshuą, jest młody, świeża krew i tak dalej. Natomiast z rundy na rundę moja sympatia zmieniała zawodnika i pod koniec walki już naprawdę mocno trzymałem kciuki za Kliczko, bo naprawdę stoczył kapitalny pojedynek i uważam, że w tej konfrontacji nie ma przegranego, bo Kliczko zmazał plamę w postaci nudy, przez całą karierę był trochę niedoceniany, że nie ma charakteru i tak dalej. Natomiast w tym pojedynku pokazał, że mimo trudnych sytuacji, knockdownu wstawał i chciał zwyciężyć, walczył jak lew. Joshua pokazał, że ma pewne niedostatki techniczne, gdzie tutaj górował Kliczko, ale też pokazał wielki charakter ducha i niezwykłą siłę i ambicje. To takie dla mnie było dziwne, że Joshua pomimo knockdownu, on cały czas był tak spokojny, jakby przed walką było ustalone, oczywiście to w cudzysłowie mówię, kto wygra. Dla mnie nie wygrywał na punkty. Ja osobiście do 10 rundy u mnie na kartach punktowych minimalną przewagę widziałbym, nie punktowałem tego pojedynku, ale ja widziałem przewagę Kliczki. Wiem, że chyba sędziowie widzieli to inaczej. No tak, a walka była w Wielkiej Brytanii, można się do tego przyczepiać. Tak, no walka była też wyrównana, więc jakby tu nie ma co czepiać się sędziów. Natomiast przez cały przekrój pojedynku bardziej mi się podobał Kliczko. Natomiast w 11 rundzie od tego ten podbródek, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło, on był fenomenalny i tak dynamiczny, w takim dobrym timingu uderzony, że naprawdę wielki szacunek. Aczkolwiek moim zdaniem Joshua powinien się bardziej skupić na boksie niż rozbudowaniem swojej masy fizycznej, ponieważ uważam, że to w jakiś sposób go ogranicza. W tej piątej rundzie Kliczko był bliski skończenia Joshua. Powiedz, właściwie jak to widzisz? Mógł zaryzykować więcej, jeszcze mocniej zaatakować, bo tak trochę szukał tego jednego ciosu i dał temu Joshua dojść do siebie. Uważam, że byłoby to bardzo trudne, z tego względu, że Kliczko miał z Joshua pewien problem. Kliczko w innych walkach z zawodnikami niższymi miał dwie fazy pojedynku. Fazę aktywną i fazę bierną. W klinczach odpoczywał i tak dalej. Tutaj miał tylko fazę aktywną. Skakał, latał, ale to dalej on był w napięciu emocjonalnym. I moim zdaniem z rundy na rundę Kliczko się wyczerpywał jak bateria. I mało było takich momentów, gdzie był klincz, zwarcie, dwa głębsze wdechy, zregenerować się i tak dalej. I to myślę, że był największy problem Kliczki. Jakby Joshua był 10 cm niższy, myślę, że Kliczko by to wygrał, bo miałby łatwo go ściągnąć, przyklinczować, tak jak z Powietkinem, czy z innymi zawodnikami. Natomiast tutaj Joshua mu na to kompletnie nie pozwolił, nie pozwalał mu odpoczywać. Tu nawet były bardziej momenty, że Joshua był bierny, odpoczywał i dlatego mógł w pewnym momencie zerwać, przyspieszyć. Natomiast Kliczko boksował na wysokim nawet tempie, ale jednostajnym. To, że nie odpoczywał, nie pozwoliło mu zerwać, w pewnym momencie przyspieszyć. I ja ten błąd popełniłem w walce z Tony Bellew, że żadnej rundy nie odpuszczałem, starałem się cały czas iść z niego spychać, a on jednak miał rundy, które przegrał z Kretesem, ale odpoczął, złapał i dlatego on w końcowych rundzie był w stanie zmienić tempo, przyspieszyć, a ja już nie byłem w stanie. No jest tu wspólny mianownik, oboje te walki, o których mówisz teraz, dwóch Kliczki twojej, były toczone na terenie wroga w Wielkiej Brytanii. Może to było tym kluczem? Po prostu nie u siebie się walczy inaczej. No to na pewno jest dodatkowe obciążenie emocjonalne, które zabiera sporo energii, no ale taki jest niestety ten biznes. Wielu ludzi mówi, że to walka dekady. Jak ty na to patrzysz? Czy to była jakaś przełomowa walka dla boksu, która zapisze się jakimiś wielkimi annałami w historii boksu, czy to jest po prostu dobra walka? Na pewno się walka zapisze. Czy zapisze się tak samo mocno jak na przykład pojedynek Joe Frazier z Alim? Moim zdaniem nie. Chyba że stworzą trylogię i każda
z tych walk będzie na takim wysokim poziomie sportowym i z takim ładunkiem emocjonalnym. Natomiast tamte jednak moim zdaniem walki były bardziej dramatyczne, więcej było ciosów. Tutaj była walka kapitalna, ale myślę, że jednak tamte pojedynki były lepsze. Na koniec powiedz mi, czy uważasz, że Władimir wróci i stoczy jeszcze jeden pojedynek z Joshuą? No i czy twoim zdaniem powinien to zrobić, czy powinien skończyć? Wiesz, jak ma do zgarnięcia kolejne 30 milionów funtów, to dlaczego miałby nie wrócić?